Najnowsze preview wprowadza do gry wiele zmian i nowości, takich jak ulepszenie wilczej zbroi w postaci jej kolorowania, zmiana tekstury skarbca i zapowiedź nowego trybu gry. Zostawcie tu proszę mnóstwo łapek w górę, a ja zapraszam na przegląd. Zacznijmy dziś od zmian dotyczących pancernika i wilczej zbroi. Obydwie te funkcje zostały wycofane z eksperymentów i są teraz dostępne w zwykłej rozgrywce. Oznacza to również, że pancerniki i zbroję dla psa otrzymamy już w pełnej edycji wraz z aktualizacją 1.20.80. Czas oczekiwania między ponownym rozmnażaniem pancerników nie resetuje się już, gdy moby zwiną się w kulkę. Zarówno pająki, jak i pająki jaskiniowe uciekają teraz przed pancernikami, gdy świat działa z funkcjami eksperymentalnymi. Od pierwszej iteracji wilczej zbroi twórcy pracowali nad jej ulepszeniem, aby zwiększyć jej ochronę, użyteczność i dodać możliwość personalizacji. Udało się to twórcom nareszcie wprowadzić i pancerz zyskał kilka ulepszeń. Na początku przyjrzyjmy się aspektowi personalizacji, czyli w tym przypadku zabarwianiu. Pancerz psa możemy teraz kolorować poprzez zanurzenie go w zabarwionej wodzie w kociołku. Działa to analogicznie do barwienia skórzanej zbroi. Oczywiście pokolorowana wilcza zbroja zmieni również teksturę w formie przedmiotu. Najbardziej pewnie ciekawi Was, jak taka zbroja prezentuje się na piesku. Otóż wygląda ona następująco. Niestety zbroja nie jest pofarbowana w całości, a jedynie na nakolannikach, środkowej części hełmu i w postaci dwóch pasów na tułowiu. Niestety to właśnie te dwa proste, odrysowane od linijki kolorowe pola powodują, że zabarwiony pancerz prezentuje się przeciętnie. Moim zdaniem zbroja po pokolorowaniu powinna w całości zyskać nowe barwy, zamiast tylko posiadać je na wybranych elementach. Mam nadzieję, że zostanie to wkrótce poprawione. Będąc przy kolorach, wspomnę od razu, iż obroże psów stały się dużo ładniejsze. Od teraz psia obroża nie jest jednolita, gdyż zyskała gradient kolorów. U dołu kolory są ciemniejsze i stopniowo przechodzą w znajdujące się u góry jaśniejsze odcienie. Nie można też zapomnieć o tym, że obroża została lekko rozszerzona i teraz zobaczymy ją nie tylko od przodu, ale i również z boku. Wilcza zbroja zachowuje się teraz podobnie do tarczy, absorbując większość obrażeń zadawanych psu. W związku z tym nie jest ona już niezniszczalna, a posiada 64 punkty wytrzymałości. Wraz z każdym zadanym punktem obrażeń, zbroi będzie ubywać kolejny punkt wytrzymałości. Aby zwizualizować uszkodzenie pancerza, zastosowano tu zabieg podobny do tego, który wprowadzono u żelaznego golema w aktualizacji 1.15. Mianowicie mam tu na myśli pękanie. Zbroja będzie coraz bardziej pękać, przekraczając 60, 44 i 20 punktów wytrzymałości. Moim zdaniem poza pierwszym stopniem popękania nie ma tu się do czego przyczepić i nie wygląda to źle. Problem jaki tu widzę to pęknięcia pojawiające się jedynie na krawędziach zbroi, a nie na jej całości. Rozumiem, że może to obrazować proces pękania, który rozpoczyna się właśnie od krańców pancerza i przechodzi w głąb. Aczkolwiek w mojej opinii mogłoby to zostać poprawione. Oczywiście jeśli pancerz straci wszystkie punkty wytrzymałości, ulegnie zniszczeniu. Można jednak temu zapobiec poprzez naprawę pancerza tarczką pancernika, analogicznie do naprawiania żelaznego golema sztabkami żelaza. Warto tu wspomnieć, że naprawiać zbroję może jedynie właściciel psa, na którym ta się znajduje. Naturalnie pękanie, naprawianie i destrukcja wilczej zbroi emituje indywidualne dźwięki. Mojang informuje nas również o problemie, przez który pancerz ulega destrukcji niemal natychmiast, kiedy obrażenia otrzymywane są z takich źródeł jak lawa. Psie ogony są teraz poprawnie pozycjonowane, podczas gdy pies siedzi. Ponownie zaktualizowano wygląd bloku skarbca. Zmiana tekstury ponownie miała na celu zwiększenie różnicy między skarbcem a spawnerem próby. Na pierwszy rzut oka zauważyć można, że piksele informujące nas o stanie skarbca zostały przeniesione na dolną część bloku, a także kolejne zmiany zostały wprowadzone do włazu tegoż bloku. Teraz moi drodzy, coś na co wszyscy czekali.
Nowy tryb gry, jakim jest oczywiście hardcore. Nareszcie, po wielu latach, twórcy przyszli do nas z jego zapowiedzią. Z radością informujemy, że pracujemy nad trybem hardcore dla Bedrock Edition i mamy nadzieję, że będzie on gotowy do testów już tej wiosny. Tryb hardcore to podkategoria trybu survival, w której gracz otrzymuje tylko jedno życie i nie ma szansy na odrodzenie. Co więcej, w trybie hardcore poziom trudności jest zablokowany na najwyższym ustawieniu. Przy tak wysokiej stawce chcemy mieć pewność, że tryb hardcore jest dobrze dopracowany, zanim udostępnimy go w pełnym wydaniu Bedrock Edition. Więc po przejściu do testów pozostanie on w wersji zapoznawczej, dopóki nie będziemy pewni, że doświadczenie jest płynne zarówno dla graczy, jak i twórców. Jak widzicie, hardcore zbliża się do nas wielkimi krokami. Jednak przed tym twórcy chcą pozbyć się wielu nieoczekiwanych błędów, powodujących otrzymywanie obrażeń w losowych momentach rozgrywki. Teraz tak myślę, że przecież w ostatnich kilkunastu wersjach preview poprawiono wiele takich błędów, więc mamy pewność, iż twórcy coś w tym kierunku robią. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy jesteście podekscytowani taką informacją, bo ja szczerze mówiąc jak najbardziej. Wprowadzono kilka istotnych zmian w trybie graficznym The Third Technical Preview. Nasycenie i kontrast kolorów zostały zwiększone, dzięki czemu rozgrywka jest teraz dużo ładniejsza i przyjemniejsza. Dodano również Subsurface Scattering, czyli w skrócie SSS. Jest to zaawansowana technika renderowania, która symuluje efekt światła przenikającego przez powierzchnię obiektu i odbijającego się od jego wnętrza. Głównie stosowana jest w renderingu materiałów o przeźroczystości takich jak skóra, roślinność, tkaniny czy owoce. W praktyce implementacja SSS wymaga zaawansowanych algorytmów i obliczeń, ale efekty są imponujące. Krzak słodkich jagód upuszcza teraz do 6 sztuk słodkich jagódek, kiedy zostanie zniszczony narzędziem zaklętym na fortunę. W pełni wyrośnięte strąki kakaowca upuszczają teraz stale 3 ziarna kakaowca. Półbloki ponownie mogą być umieszczane zarówno w górnej, jak i w dolnej części bloku. W poprzedniej wersji preview niestety można było je stawiać tylko i wyłącznie w części górnej. Konie i łodzie nie przesuwają się już do nieoczekiwanych wcześniej lokalizacji podczas wsiadania lub zsiadania. Naprawiono pionową pozycję oswojonych mobów z perspektywy klientów po ich teleportacji do właściciela. W changelogu wspomniano również o kilku zmianach w ustawieniach, aczkolwiek w grze ich nie uświadczymy. Nie da się ukryć, że ostatnie tygodnie są bardzo ubogie w nowości i uważam, że jeśli nie nabierze to tempa w przyszłym tygodniu, to aktualizacja Minecraft 1.21 stanie pod wielkim znakiem zapytania ze względu na malutką zawartość. Powiem szczerze, że mam coraz większe wątpliwości co do dalszego rozwoju nadchodzącej aktualizacji. Spróbujcie zostawić pod przeglądem 100 łapek w górę i pomóżcie mi dotrzeć do 5000 subskrybentów na kanale. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, pa pa!